Wiesz już, że mikroinstalacja, instalacja fotowoltaiczna, przydomowa elektrownia słoneczna, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, to się naprawdę opłaca. O tym opowiadam Ci wspólnie z IKEA w innych odcinkach tej serii. Za chwilę powiem Ci, gdzie możesz je znaleźć. A tymczasem postaram się odpowiedzieć Ci na inne, nie mniej ważne pytanie. Jak policzyć opłacalność inwestycji w instalację fotowoltaiczną? Tutaj z pomocą przychodzi nam metoda uśrednionego kosztu energii elektrycznej, bardzo popularna na rynkach, gdzie fotowoltaika jest powszechnie stosowana. Do niedawna standardem było podawanie kosztu fotowoltaiki za jej moc nominalną, na przykład 1 kW/peak. Jak to działało? Całkowity koszt instalacji był dzielony przez jej nominalną moc, co dawało nam cenę za 1 kW/peak. To jest proste przeliczenie, ale jednak niedokładne. Ta metoda nie może jednak pokazać nam realnego kosztu za kilowatogodzinę energii elektrycznej, jakie sobie wyprodukujemy. Nie uwzględnia bowiem ona wielu kluczowych czynników, takich jak finalna wydajność systemu, jego żywotność czy inne specyficzne uwarunkowania technologii, na przykład jej działanie w różnych warunkach klimatycznych. Dlatego dziś nowym standardem na rynku jest podawanie kosztu za 1 kWh, czyli jednostkę, którą posługujemy się, mówiąc o energii elektrycznej. Widzimy ją na rachunkach, to za nią płacimy naszym dostawcom energii. Jest dla nas bardziej zrozumiała, a sama metoda dokładniejsza. Dlaczego? Ponieważ przy wyliczeniach bierzemy pod uwagę całkowite koszty instalacji, czyli te jednorazowe przy zakupie i montażu, plus te, które pojawiają się w czasie jej użytkowania, i zestawiamy je z ilością energii, którą instalacja wyprodukuje przez cały okres życia objęty gwarancją, czyli 25 lat. Ta metoda wymaga więcej czasu i precyzji przy wyliczaniu, ale daje też dużo dokładniejszy obraz sytuacji. Teraz zobacz te oszczędności i kilowatogodziny na rachunku na własne oczy. Mamy rachunek rodziny, która korzysta z instalacji fotowoltaicznej już ponad rok. Rachunek przedstawia wyliczenie wartości sprzedaży na podstawie danych pomiarowych z ostatniego pół roku użytkowania. Zwróć uwagę na pierwszą tabelkę u góry. Tam podana jest informacja o tym, ile z wyprodukowanej energii zostało wprowadzone do sieci, a ile pobrane. To pokazuje, o ile więcej energii wyprodukowała instalacja fotowoltaiczna w stosunku do tego, czego potrzebują domownicy. Bilans ten jest wystarczający, żeby potrzeby energetyczne tego gospodarstwa domowego mogły być całkowicie pokryte przez energię elektryczną wyprodukowaną przez system fotowoltaiczny na jego dachu. Jeśli już mówimy o rozliczeniach, zerknijmy na drugą tabelkę. Tutaj widzimy, ile z wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną energii zostało już zużyte przez rodzinę, a ile mają jeszcze w zapasie. Ta rodzina wprowadziła do sieci w sumie 2255 kWh, z czego w okresie rozliczeniowym od 1 stycznia do 30 czerwca podanym na fakturze rozliczono im 1200 kWh. Z puli tych 1200 kWh odzyskali oni 960 kWh, czyli zgodnie z ustawą o OZE 80% tego, co wprowadzili w tym okresie do sieci. Za tę energię rodzina nie musiała już nic płacić zakładowi energetycznemu. Przejdźmy teraz do samego rachunku. Jak widać, za pół roku rodzina poniosła tylko koszty stałe, czyli opłatę sieciową, koszt opłaty przejściowej i koszt abonamentu, co razem dało 44,79 zł brutto. Instalacja fotowoltaiczna to oszczędność, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Za chwilę opowiem Ci, co zrobić, żeby również cieszyć się tak niskimi rachunkami. Na pewno jednak zapytasz, kiedy się zwróci. W sieci z pewnością znajdziesz opinię sceptyków, że to się nie opłaca, bo zanim się zwróci, to już będziesz musiał wymienić moduły, no i musisz ją wziąć na kredyt, bo to droga zabawka dla bogaczy, więc i tak z oszczędności nisi. Oczywiście każdy ma prawo do swojej opinii, dlatego ja powiem Ci, jak to wygląda w prawdziwym świecie. Przydomowa elektrownia fotowoltaiczna to inwestycja na lata. Trochę tak jak własne mieszkanie czy dom. Zazwyczaj kupując coś swojego, bierze się na to kredyt. Przez pierwsze lata w miesięcznym budżecie najczęściej nie ma różnicy, być może nawet wydaje się więcej, bo płaci się rachunki plus ratę kredytu, a wcześniej płaciło się tylko za wynajem. Inwestując w instalację fotowoltaiczną sprawisz, że Twoje rachunki za energię maleją. Jednak przez pierwsze lata może dochodzić do nich rata kredytu. Po kilku latach rata się kończy, a zostają już tylko oszczędności. Powiesz: ok, ale dom mam na zawsze, a panele na maksymalnie 25 lat. Tak. To prawda, ale pamiętaj, że panele pozwolą dużo szybciej wyjść na swoje. Trudno jest jednoznacznie określić, jak szybko inwestycja się zwróci. To zależy od inflacji cen energii, które można przewidywać, ale nie ma stuprocentowej pewności, ile będzie wynosić za 2, 5, 10 czy 20 lat. Żeby Ci to lepiej wytłumaczyć, posłużymy się konkretnym przykładem, a w nim konkretnymi założeniami, które teraz wymienię.
Pierwsze z nich jest takie, że inflacja cen energii w Polsce będzie na konserwatywnym poziomie 2% w skali roku. Drugie, że instalację fotowoltaiczną ma 4-osobowa rodzina z Gdańska. Ta lokalizacja ma wpływ na ilość wyprodukowanej energii, ponieważ nasłonecznienie w Polsce, choć w niedużym stopniu, to jednak się różni. Największe jest w okolicach Lubelszczyzny i Wrocławia. W Gdańsku wynosi ono około 1160 kWh na metr kwadratowy. Trzecie założenie jest takie, że rodzina płaci 63 grosze za każdą kilowatogodzinę pobraną z sieci. Czwarte wreszcie, że mają dach skierowany na południe o nachyleniu 35 stopni. Piąte, że przez rok zużywają około 5200 kWh. Przyjmując takie ramy brzegowe, zakładamy, że potrzebują instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,88 kWh. Jak taka instalacja będzie wyglądać i jakie przyniesie korzyści? Tłumaczę. Otóż instalacja taka może składać się z 21 modułów PV, a jej koszt w ofercie IKEA wyniesie 24 690 zł. Dokładnie tyle. Spodziewana ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację w tym konkretnym przypadku to około 6100 kWh już w pierwszym roku pracy. W filmie Opłacalność mówiłem o trzech głównych korzyściach wynikających z inwestycji. Teraz pokażę Ci je na przykładzie. Po pierwsze to oszczędność. Dzięki tej inwestycji rodzina z Gdańska może zaoszczędzić już w pierwszym roku 2250 zł, a po 25 latach oszczędności sięgną ponad 74 tysięcy złotych. Więc zwróci się koszt zakupu i zostanie prawie 50 tysięcy złotych zysku. Druga to poczucie bezpieczeństwa. Stały uśredniony koszt produkcji elektrycznej w ciągu 25 lat zużycia instalacji wyniesie tę rodzinę 20 groszy za kilowatogodzinę. Trzecia to dbałość o środowisko. Dzięki swojej instalacji ta rodzina zaoszczędzi środowisku około 4,5 tony CO2 w każdym roku swojego funkcjonowania. Wracając już do Twojego poprzedniego pytania, kiedy mi się zwróci ta inwestycja? Mogę powiedzieć, że rodzinie z powyższego przykładu zwróci się już po 10 latach. A Tobie? Możesz to sprawdzić. Jedno jest pewne, będzie Ci się to na pewno opłacać. To bardzo często dużo lepsza inwestycja niż lokaty długoterminowe czy na przykład obligacje. Zakładamy, że masz taką kwotę jak wspomniana rodzina z Gdańska, czyli około 25 tysięcy złotych. Własny dom i chcesz zainwestować te pieniądze w wieloletnią lokatę. Jeśli zdecydujesz się na inwestycje w obligacje Skarbu Państwa, Twoja stopa zwrotu będzie wynosić 3,2%. Jeśli natomiast zdecydujesz się na inwestycje w przydomową elektrownię fotowoltaiczną, stopa zwrotu będzie zdecydowanie wyższa, nawet na poziomie 10%. No musisz przyznać, że to sporo. Ja się w tym momencie pożegnam. A Ty przemyśl, co Ci się tak naprawdę opłaca. Do zobaczenia. Ile zaoszczędzę dzięki instalacji fotowoltaicznej? Jak działa fotowoltaika? Ile muszę zainwestować w instalację fotowoltaiczną? Odpowiedzi na te pytania poznasz w naszych filmach. Do wszystkich znajdziesz linki w opisie.